Siemaneczko wszystkim, z tej strony Michu i witam Was na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam naprawdę bardzo ciekawego ThinkPada, który jest nie tylko laptopem, ale również i tabletem. Tak, jest to urządzenie dwa w jednym, jest to Lenovo ThinkPad X1 Yoga. E, generacji czwartej. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma ErniuPL, która przesłała do mnie niniejszego ThinkPada do testów. Zachęcam do odwiedzenia strony sponsora dzisiejszego odcinka. E, jest to sklep e, sprzedający komputery polizingowe, laptopy, monitory oraz akcesoria. E, także zapraszam do odwiedzenia strony. Ceny są naprawdę bardzo przystępne. Laptopy są w świetnym stanie, co zresztą widzicie po moich recenzjach. Można znaleźć tutaj sprzęt dla siebie. Powiem Wam, że ostatnio mój kolega e, Zakupił laptopa z erniu.pl, ThinkPada T490, który naprawdę wygląda świetnie, działa jeszcze lepiej. Jest bardzo zadowolony z tego laptopa. Wcześniej posiadał marketowy laptop przez 10 lat, który już po prostu przestał mu służyć. No i zamówił sobie ThinkPada od erniu i naprawdę sprawdza się on znakomicie. Jest to bardzo dobry sklep, wysyła bardzo dobry sprzęt i bardzo dobrze zabezpieczony, także polecam serdecznie z procesorem Intel Core i 58365 u Mamy tutaj 8 GB pamięci RAM na pokładzie. Co ciekawe pamięć jest DDR3, naprawdę. Jest ona lutowana, także nie ma możliwości jej wymiany, jak w praktycznie każdym ThinkPadzie serii X1. Nieważne czy to jest Yoga, czy to jest Carbon. Z tego co pamiętam, 99% z nich, bo nie jestem na 100% pewny, nie ma możliwości wymiany pamięci RAM i mają lutowaną. No, to wszystko bierze się z tego, że zobaczcie, jaki tutaj mamy design. Ten komputer jest naprawdę bardzo, bardzo cieniutki. Nie wiem, czy pamiętacie ostatnio recenzowanego X280, który to był ciut grubszy od tego komputera, a tutaj no ciężko by było upchnąć, tak naprawdę, sloty na pamięć ram, więc jedyne możliwość upgrade, od razu na tym wspomnę, to jest wymiana dysku. Niestety nic innego się nie udało ogarnąć. Sam Komputer jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Zobaczcie sobie na przepitkach, będzie widać. Kolor tego laptopa jest taki typowo szary, stalowy. Natomiast nie jest taki czarny jak na fingpady przystało i to moim zdaniem jest super. Jak wiecie, ja y, jestem Fanem, można powiedzieć, Apple'a i bardzo mi się podoba, na przykład na MacBookach, kolor Space Gray. To tutaj Lenovo zrobiło coś na wzór tego Space Gray'a w Apple'u i to naprawdę wygląda świetnie, tak bardzo świeżo. Ta czerń jest taka klasyczna, można powiedzieć, wiecie, taka sztandarowa już dla, dla Lenovo, ale w przypadku tego, tego modelu jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Coś, coś nowego, taki powiew świeżości. Touchpad na tym komputerze działa wyśmienicie. Może nie tak idealnie jak na MacBooku, ale naprawdę bardzo bardzo dobrze. Pozytywnie mnie on zaskoczył. Jest mega miły w dotyku, bardzo fajnie się nim porusza po całym systemie. Jest bardzo płynny, bardzo szybko się wszystko dzieje. Przyciski, no to klasyczne dla ThinkPada. Tutaj raczej nie ma się nad czym rozwodzić. Mamy też TrackPointa, no wiadomo, ThinkPad bez TrackPointa to nie fingpad. Z ciekawostek mamy tutaj aż cztery głośniki. Komputer jest wyposażony w system Dolby Atmos. Mamy dwa głośniki dwuwatowe i dodatkowo dwa głośniki 0,8 W właśnie w systemie Dolby Atmos, co powoduje, że laptop ma naprawdę bardzo fajny dźwięk. Jeżeli chodzi o klawiaturę, spójrzcie sobie, jest klasyczna dla ThinkPada, Nic tutaj nie uległo zmianie, choć w prawne oko na pewno wychwyci, że nie ma tutaj żadnego włącznika. A gdzie się podział włącznik? A no właśnie. I w thinkpadach X1 Yoga w każdej generacji, o ile dobrze pamiętam, jest włącznik tutaj. Dobre, nie. Powiem Wam, że jak go tworzyłem, to tak z 30 sekund się zastanawiałem, jak ja mam go włączyć. Przejdźmy sobie do portów wejścia-wyjścia, które oferuje nam ThinkPad X1 Yoga. Na prawym boku mamy nasz rysik, gniazdo do rysika do jego ładowania oraz tutaj trzymania, włącznik, port USB 3.1 typu a oczywiście wylot ciepłego powietrza natomiast z lewej strony mamy złącze zasilania USB-C złącze Thunderbolt USB-C tutaj mamy takie gniazdo własnościowe Lenovo na przejściówkę żeby mieć port Ethernet bo oczywiście nie zmieściłby się w tak cienkiej obudowie tutaj mamy również USB 3.1 zwykłe HDMI co jest jak najbardziej na plus oraz złącze mini jack to tak naprawdę tyle, ile nam oferuje ThinkPad. Zobaczcie sobie jeszcze tutaj obudowę. Naprawdę wygląda to, ten szary kolor wygląda naprawdę bardzo fajnie. Mamy tutaj logo serii X1, tutaj ThinkPad. No jest on dosyć, dosyć lekki i cienki, chociaż tutaj tą wagę zwiększa na pewno dotykowa matryca. Ona zawsze jest cięższa. Taką się prezentuje również od spodu. Także to nic odkrywczego. Większość finkpadów podobnie prezentuje się od spodu. Ale zobaczcie, tutaj mamy dwa głośniki, i jak podniesiemy klapę, to tutaj mamy też jeden głośnik, i to jest właśnie cecha tego systemu Dolby Atmos. I naprawdę dźwięk jest bardzo fajny, przyjemny i czysty. Z kluczową, że tak powiem, funkcją tego laptopa jest możliwość transformacji w tablet. Zobaczcie, przekręcam sobie ekran ten sposób na przykład i mamy tablet. Ekran jest oczywiście dotykowy. Eee, może opowiem co nieco na temat tego ekranu. Jest to 14 calowa przekątna, to chyba raczej widać. Eee, Full HD. Eee, jest to zwykły panel LED, ale naprawdę ma bardzo fajne odwzorowanie kolorów. Szczerze jak na niego spojrzałem od razu, to mówię kurde jakoś tak przyciąga oko. Miło się na niego patrzy. Ta czerń może nie jest taka idealna, idealną czernią jak na przykład w OLEDzie. Ale jest taką czernią, która no przyciąga wzrok i powoduje to, że naprawdę bardzo przyjemnie się na ten laptop patrzy. Tam ym, Samo podświetlenie, jego jasność, którą możemy sobie tutaj wyregulować, zobaczcie, bo to jest ten, no, mamy teraz na maksymalną, jest wystarczająca moim zdaniem. Mam tutaj dosyć ostre światło z góry z softboxa i bez problemu wszystko yy, widzę. Yy, także mówię, wzorowanie kolorów, jasność jak najbardziej na plus rozdzielczość, no, Full HD. Były też swingpady X1 Yoga w wersji z wyświetlaczem WQHD 3440x1440 albo na 2160 nawet. No i tam to już naprawdę ten wyświetlacz musiał robić robotę. Ja Wam powiem, bo niektórzy pomyślą sobie, ale po co taka rozdzielczość w takim ek małym ekranie i tak dalej, że Michu, co tam wymyślasz. No teraz na przykład nie widać tego, że korzystamy z Full HD, jakby wiecie, wszystko jest jak najbardziej w porządku, nie widać tutaj żadnych pikseli, natomiast jak ja mam MacBooka 13-calowego i tam jest rozdzielczość 2560, już tam w dalszej części nie pamiętam, jest to mało istotne, to Naprawdę tam to dopiero widać dobrze zrobioną robotę, jeżeli chodzi o jakość. No i jedynym minusem tego ekranu jest to, że on niby jest y, o, taką powłoką antyrefleksyjną, antyodbijającą pokryte, aczkolwiek y, wszystko się w tym ekranie odbija. Jak widzicie, tutaj widać moje lampki, gdzieś tutaj gdzieś fragmentami widać moją głowę, także. Yy, tak to yy, wygląda. Na górze matrycy mamy kamerkę do wideorozmów yy, z, chyba z takim fink dokładnie, który to zesłania tą naszą kamerkę, yy, jeżeli chcemy troszeczkę prywatności. Yy, sam ekran jak najbardziej jest dotykowy, no to zresztą przed chwilą widzieliście, jak tutaj dotykałem. Yy, ekran jest dotykowy, yy, multitouch oczywiście 10 yy, palcy, powiedzmy to i działa to naprawdę bardzo, bardzo Dobrze. Można go używać w każdej pozycji, takiej na przykład, sobie go trzymać. Jest on dosyć lekki, więc nie jest to uciążliwe trzymanie go w formie tabletu, choć przy dłuższych sesjach, choć przy dłuższych sesjach yy, może to być uciążliwe. Yy, takich na przykład, nie wiem, leżycie sobie godzinę czy dwie w łóżku i coś oglądacie. No to ta waga już może dać się we znaki. No nie jest to waga typowego tabletu, ponieważ to jednak nie jest tylko tablet, a jest to też, a raczej głównie laptop. Tutaj fajnie są też te cienkie ramki, mimo że jest to ekran dotykowy, to ma on dosyć cienkie ramki, tutaj u dołu jedynie mamy szeroką ramkę, ale to jest spowodowane tym, że tutaj jest ukryty zawsze sterownik do multitacza, do ekranu dotykowego, także ten sposób to musi wyglądać. Tutaj jeszcze mamy taką ciekawostkę, jak rysik, zobaczcie sobie. Jest to oryginalny rysik padowy który jest ładowany normalnie z baterii laptopa. Mamy tutaj dwa przyciski funkcyjne, no i oczywiście końcówkę tego rysika. I spójrzcie, jak tylko przyłożę do ekranu, to już pojawia się kropka, widzicie? I on już śledzi ruch tego rysika, czyli to naprawdę bardzo dobrze działa. I na przykład sobie wejdziemy w folder Windows. Przyciski tutaj mamy na przykład, będzie to prawy przycisk myszy, a tutaj będzie lewy przycisk myszy, zobaczcie sobie. No coś nie mogę wycelować, chyba mam za duże palce dla tego rysika. W każdym bądź razie działa to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Co ciekawe, Wam pokażę jeszcze na przykład, jeżeli chodzi o to opisownie, to zobaczcie sobie, że tutaj wyskoczy nam na przykład okienko w trybie tabletu. W trybie tabletu, zobaczcie, i tutaj możemy sobie pisać na przykład, nie wiem, wpiszmy wp.pl. No i... No, UP, nie No to tutaj nam UP pokazało, ale ja mam obrzydliwy charakter pisma, więc tutaj się tym nie sugerujcie. Yy, w każdym bądź razie on odczytuje nasze pismo. No teraz MPPL, anyway. W każdym bądź razie działa to i naprawdę działa to bardzo fajnie, a tutaj, że to on tego wszystkiego nie odczytuje dobrze, no to nie jest wina akurat yy, samego yy, laptopa, tylko wina mojego obrzydliwego charakteru yy, pisma. W każdym bądź razie tak to działa. Bardzo fajna sprawa. Na przykład uruchommy sobie painta. <grym> Dawno go w sumie nie używałem. Yy, I to będzie naprawdę bardzo yy, ciekawe przeżycie. Yy. No i mamy painta. Możemy sobie tutaj rysować różne rzeczy. Yy, WP teraz napiszę. No i co? Nie odczytalibyście? Ja widzę, że to jest WP. Także tutaj coś, coś tutaj. Ten fingpad nam przesadza. Można sobie śmiało tutaj rysować. Yy, Różny tutaj. Fajne rzeczy. Ja powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo fajne i ogólnie to nawet jest całkiem wciągające. Yy, taka zabawa z tym rysikiem, a on naprawdę działa bardzo, yy, bardzo dobrze. Porozmawiajmy sobie jeszcze o wydajności, bo to w sumie jedna z najważniejszych rzeczy. Mamy tutaj procesor Intel Core i5-8365U y, o taktowaniu 1.9 GHz, cztery rdzenia, 8 wątków. Jest to oczywiście ósma generacja. Do tego mamy 8 GB lutowanej pamięci RAM niewymiennej, układ zintegrowany graficzny oraz dysk SSD NVMe, który możecie wymieniać. Jest to jedyna rzecz, którą tak naprawdę możecie wymieniać. Jeżeli chodzi o taką stricte wydajność, to zaraz przejdziemy do benchmarków, ale ja jeszcze wspomnę o jednej ważnej kwestii, jaką jest problem. Z chłodzeniem tego laptopa. A no, problem jest i występuje temperatury widlu są dość wysokie. E, jeszcze raz, żeby wam to objaśnić, jeszcze raz wam pokażę tutaj e, tą e, krawędź tego laptopa. Zobaczcie, jak ona jest cienka, nie? więc tutaj zawsze tego miejsca na dobre chłodzenie zabraknie. E, Wyobraźcie sobie, jak cienki musi być tutaj y, ten ciepłowód i wentylator, żeby się zmieścić. No ja sobie wyobrażam, więc. Wiadomo, dlaczego to tak dobrze nie odprowadza tego ciepła. Jest to komputer raczej dedykowany osobom, które nie wykonują jakiejś ciężkiej pracy. No nie jest są do ciężkiej pracy, jest są po prostu do raczej takiej konsumpcji treści lub ewentualnej lekkiej pracy twórczej, jakimś malowaniem, notatkami itd. Więc do montowania filmów, nie wiem, do do grania to zupełnie to nie jest ten, ten segment, także nawet na to nie patrzcie. Natomiast do konsumpcji treści multimedialnych, do lekkiej pracy biurowej, do na przykład obróbki zdjęć nada się jak najbardziej. Natomiast poza tym to nie widzę dla niego innego zastosowania. No fajnie też, na przykład, mieć go w biurze. Jak ktoś jest handlowcem, jeździ gdzieś, pokazuje jakieś wykresy albo jakieś featurey y, produktu, który sprzedaje, to można sobie fajnie ten ekran obrócić, wszystkim zaprezentować. Wiadomo, że są od tego często y, rzutniki, y, ale w terenie ciężko będzie o rzutnik. Także to jest naprawdę bardzo spoko opcja. Y, tak, także to tyle. Przechodzimy do testów wydajności. Dobrze, moi drodzy widzowie, na pierwszy strzał tym razem pójdzie nowy benchmark, który został mi zaproponowany przez jednego z Was w komentarzach, czyli Basemark Web 3.0, który testuje wydajność komputera w przeglądarkach. Nasz Lenovo X1 Yoga otrzymał 590 punktów. Tutaj jak widzicie test przeszedł bez problemów. Jeżeli chodzi o mm, całościowy test to w przypadku CSS mamy 60%. HTML94 niecałe, ładowanie strony i ogólnie responsywność 99,6. No i jeżeli chodzi o resize, czyli zmianę rozmiaru to 76%. Wydaje mi się, że te wyniki są całkiem niezłe, choć nie mam jeszcze takiego odniesienia, żeby to potwierdzić, ale biorąc pod uwagę na przykład wynik responsywności ładowania stron, to naprawdę ten komputer radzi sobie z tym. Yy, świetnie. Rzućmy sobie jeszcze okiem na temperatury w idlu, które nie są zbyt yy, cudowne. Zobaczcie, ja mam tutaj okolice 50 stopni, podczas kiedy uruchamiam jest przeglądarka z dwoma kartami HW Monitor, i tak naprawdę to tyle. 50 stopni widlu no jest to dosyć wysoka wartość. Ja w pokoju aktualnie mam około 23-24 stopni, więc no jest dość ciepło. Aczkolwiek, czy takie temperatury są ok? No, moim zdaniem średnio. Wiadomo, laptopy zawsze bardziej się grzeją. Tutaj jest jeszcze specyficzna konstrukcja tego laptopa, który właściwie jest dwa w jednym: jest laptopem i tabletem. Dlatego też miejsce na yy, lepsze chłodzenie jest ograniczone. No teraz spadło do 49. Ale jak widzicie, procesor chodzi sobie na niższych taktowaniach. To wygląda to w ten sposób. Dysk 48 stopni to jest jeszcze taka temperatura względna, powiedzmy sobie szczerze, natomiast ogólnie temperaturowo nie ma rewelacji. Chociaż no, nie ma też tragedii, jakby tak na to spojrzeć. Zaraz sobie zweryfikujemy, jakie temperatury są po ostrym stres teście. No i następnie poszedł na podnóż Signpench R23. I tutaj jestem dość mocno zaskoczony tymi wynikami, ale zaskoczony negatywnie, ponieważ w porównaniu do przykładowo ThinkPada X280, którego testy widzieliście jakieś miesiąc temu, to tutaj wynik multicore jest po prostu przerażająco niski. Na ThinkPad X280 było coś w okolicach 3500 punktów, a tutaj mamy 1889 punktów, czyli o połowę mniej. Dodatkowo single core to 587 punktów. Co nie wygląda zbyt ciekawie. Przypomnę tylko, że tutaj, jak mamy Multicore, to w X280 byliśmy w, w okolicach i74850HQ. To było około 3500-3600 punktów. Teraz jesteśmy nawet poniżej i71165G7, która to No wyprzedza nas dwa dwukrotnie. Także dziwne. Ok, przejdźmy sobie na, multi, na single core. Mamy tutaj 587 punktów. Jesteśmy poniżej, nawet starego Ziona na socket 2011. Co prawda, 12 rdzeniowego, no ale tutaj liczy się pojedynczy rdzeń. Także wygląda to dość słabo. Co jest tego przyczyną? Jak widzicie, tutaj laptop nie nagrzał się do 90 stopni, więc jeszcze zabezpieczenia trottlingowe nie powinny drastycznie tutaj obniżyć taktowań. Maksymalny boost mieliśmy w granicach 4 GHz, co też jest w sumie ciekawostką. Bo e, pamiętam, że X280 boostował na 3,5 GHz, także tutaj mamy wyższy boost. Natomiast e, wynik ogólny jest dużo, dużo gorszy. Nie wiem z czego to wynika. Być może z, z wersji Windowsa, no bo nic innego mi nie przychodzi na myśl. W ogóle ty ciekawie pokazujesz, że jest to Windows 10, choć tak naprawdę jest to Windows 11. E, ogólnie laptop działa naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, natomiast no, te wyniki są zaskakująco negatywne, bym powiedział. Chociaż nie czuć tego tak naprawdę, jak się używa tego komputera. On naprawdę chodzi bardzo, bardzo płynnie. E, aczkolwiek, no, jakbyście chcieli już na nim robić coś poważniejszego, to będzie to odczuwalne w porównaniu do takiego X280 na przykład. Oczywiście nie mogło też zabraknąć testów dysku SSD, który tutaj jest. Jest to Samsung, to jest dysk, który był też w poprzednim laptopie, o ile się nie mylę. Mamy tutaj odczyt na poziomie 3411 MB na sekundę, zapis 2326 MB na sekundę, co czyni go naprawdę y, dość Szybkim dyskiem do takiego codziennego użytkowania, jeżeli mówimy o laptopach, a nie jakichś ultra mega wydajnych gamingowych maszynach, e, więc jest naprawdę w porządku, komputer działa responsywnie, wszystko jest OK. No i teraz pora odpowiedzieć sobie na jedno z najważniejszych pytań dzisiejszego odcinka, czyli czy warto ten laptop kupić i w ogóle to ile on kosztuje. Zaczniemy może od ceny. Cena jest dość wysoka, bo oscyluje w granicach 1200 zł. Oczywiście link do. Laptopa macie w opisie do partnera dzisiejszego odcinka, natomiast ma on taką funkcję, że ciężko będzie znaleźć coś równie ciekawego i dobrego, jeżeli chodzi o funkcję tabletu. Nazwijmy to o tą funkcję hybrydową, ponieważ, tak na dobrą sprawę, to jako, taka hybryd, jako takie hybrydowe rozwiązanie, to ThinkPad sprawdza się świetnie. Ma naprawdę bardzo dobry rysik w zestawie, który działa super. Ma naprawdę fajny ekran. Posiada również dosyć niską wagę. Jest dobrze wykonany. Zawiasy są naprawdę sztywne i ciężko będzie je uszkodzić. Posiada nawet pełny port HDMI, co jest plusem podczas wypraw gdzieś w tereny, gdzie może się to HDMI przydać. Tak jak mówię, na przykład praca handlowca. No i ogólnie jest całkiem w porządku. Nie jest to laptop stworzony do pracy stricte ciężkiej, czyli montowanie filmów, granie, tak jak mówię, to jest to bardziej segment biznesowy lub do konsumpcji treści. E, procesor jest ósmej generacji, czyli już dobrze, bo mamy te cztery rdzenie e, stałe. Taktowanie jest dość niskie, bo jest to 1,6 GHz w trybie turbo do 4,1. On na tym turbo potrafi sobie działać, natomiast wtedy się też grzeje. Hmm. No i odpowiadając na Wasze pytanie, czy warto, no to już każdy musi rozpatrzeć sobie to indywidualnie. Moim zdaniem, jeżeli poszukujecie właśnie takiej hybrydy i chcecie mieć laptop na lata, który jest naprawdę wytrzymały i dobrze wykonany, to jest to jak najbardziej dobry wybór. Natomiast jeżeli ktoś poszukuje komputera, który będzie bardziej nawet mobilny niż ten, miał niższą wagę przykładowo, czy na przykład będzie chciał zrobić coś poważniejszego, nazwijmy to, gdzie będzie lepsze chłodzenie, no to wtedy już bym zalecał na przykład ThinkPada T480, który na pewno w tym temacie sprawdzi się znacznie lepiej. Może nie jest bardziej mobilny, aczkolwiek jest wydajniejszy za sprawą lepszego chłodzenia i mamy też możliwości rozbudowy. Tutaj macie dwie wersje, albo 8 GB, albo 16 GB. Lutowane, nie da się nic wymienić, pamięci DDR3 2133 MHz, także 8 GB raczej bym nie polecał do czegoś poważniejszego. W ogóle 8GB w dzisiejszych czasach jest to bardzo mało, takie powiedzmy że 16 to jest takie już minimum optimum. E, aczkolwiek, jak ktoś nie wymaga nie wiadomo czego od takiego laptopa, to jest to dobra e, propozycja. Niech każdy z Was sobie odpowie na pytanie, czy warto, zostawiam Was z nim, e, moje zdanie znacie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Cieszę się, jeżeli dotrwaliście do końca, bo ten odcinek wyszedł dosyć długi. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli wam się podobał filmik, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie i zachęcam do obserwowania kanału po więcej nowych i ciekawych treści. Trzymajcie się.